To są konfrontacje. Witam serdecznie Państwa, witam moich gości w studiu. Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Zieliński z Nowoczesnej, Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy i Ewa Szymańska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Państwu. Wrak stalowy, ludzie, ptaki. Jakie są fakty, jakie przyczyny? Oto tytuły pieśni prezentowanych podczas oratorium smoleńskiego Szlakiem i Kara. Koncert w Toruniu transmitowała telewizja Trwam. Za imprezę, zdaniem rzeczniczki KGHM o wysokich walorach artystycznych, zapłaciła miedziowa spółka. I jako, że w Zagłębiu Miedziowym jesteśmy, to proponuję, żebyśmy na ten temat sobie troszkę porozmawiali. Co Państwo na ten temat sądzicie? Czy rzeczywiście mieliśmy tam do czynienia z walorami artystycznymi? I czy rzeczywiście Polska Miedź powinna tego typu wydarzenia wyraźnie nacechowane politycznie transmitować? Bo nawet jeden z organizatorów mówi o tym, że on co prawda w spisu nie jest, ale PSL i Platforma dzieli kraj. Ewa Szymańska. Do ostatniego zdania się nie odnoszę, ale KGHM jest spółką giełdową, spółką ogólnokrajową i powiedziałabym światową, a również regionalną, i od lat sponsoruje różnego rodzaju imprezy, nie tylko w regionie, ale również w Polsce, czy nawet na świecie. Można o tym wyczytać również w strategii spółki, ponieważ spółka działa w biznesie również na rzecz, powiedziałabym, rozwoju regionu i wspierania kultury, sportu, chociażby różnego rodzaju imprez ważnych w kraju i dla regionu. Nie widzę w tym nic zdrożnego, że sponsorowała tego rodzaju spektakl. I w ogóle uważam, że sprawa jakby nie powinna być w zasadzie nawet komentowana. Tym bardziej, że firmy działające w biznesie sponsorują tego rodzaju imprezy. Mogę nawiązać chociażby do Dolnośląskich Kolei, które też wydają pieniądze na spektakle, na które jak chciałam sprawdzić repertuar, to musiałam się określić, czy mam 18 lat. I takie teksty utworów, że powiedziałabym, ani w moim domu, ani w moim otoczeniu, ani młodzi, ani starsi, ani dorośli takich wulgaryzmów nie używają dla określenia pewnych zdarzeń. Chociażby 20 października ubiegłego roku Dolnośląskie Koleje sponsorowały występ zespołu heavy metalowego, który później miał swój występ w Legnicy. I był to impreza pod nazwą Pociąg do Kochanka. No, nazwa kapeli, z tego co wiem, to Nocny Kochanek. Więc powiem, jeżeli miałabym rekomendować, to na pewno wolałabym... Raczej Szlakiem i Kara. No tak, ale pamiętajmy, że jest to spółka giełdowa, spółka o ogromnej renomie międzynarodowej. I sądząc po wpisach internautów, pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego, właściwie tam ja nie spotkałem się chociaż z jednym komentarzem pozytywnym. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to wydarzenie bardzo blisko związane jest z działalnością PiS-u, tak zwanej grupy, która kultywuje tą część jakby smoleńską i mocno ją eksponuje. Przypomnę, że o krok od tego są tak zwane miesięcznice. I to jest duży ruch, który ma swoje związki z PiS-em. I myślę, że to, co w największym stopniu wywołało oburzenie, to po pierwsze to, że środki idą na wątpliwej jakości spektakle artystyczne. Tak przynajmniej wynikało z tego artykułu. Ja podkreślam, nie widziałem szczegółów. Po drugie, że środki są wydawane poza Zagłębie Miedziowe na imprezę, która nie ma charakteru prestiżowego. Nie są to mistrzostwa świata, nie są to elementy, które mogą pozwolić na absolutną promocję KGHM-u.
i w imprezie, która absolutnie no, wywołuje taki podział polskiego społeczeństwa, bo ma charakter, podkreślam raz jeszcze, polityczny. Myślę, że tu jest główny problem, że prezes został zmuszony, albo też pewnie określona osoba ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości dotarła do pana prezesa i pewnie przekonała do wsparcia. I myślę, że akurat tą sprawą powinny zająć się związki zawodowe, osoby, które są w stanie jakby też kontrolować spółkę w Radzie Nadzorczej, bo mamy przecież przedstawicieli. Ja przypomnę, że wielokrotnie to właśnie związki zawodowe sygnalizowały o różnych mankamentach dotyczących jakby kontekstu decyzji. Dla mnie ta decyzja, podobnie jak dla setek czy nawet tysięcy internautów, którzy to komentowali, ma po prostu podłoże polityczne i tylko chyba w tym zakresie możemy ją skrytykować. Natomiast oczywiście co do społecznej roli biznesu, KGHM wchodzi z tego co widzimy w różne wielkie wydarzenia. Ja miałem okazję widzieć wielką kampanię promocyjną w takiej międzynarodowej imprezie, która się nazywa Kawaliada w ostatni weekend w Warszawie i tam oprócz banku PKO był również sponsorem KGHM, była to transmisja na cały świat w Kanał Plus. Rozumiem takie wydarzenia o charakterze międzynarodowym, sportowym. Telewizja Trwam też dociera do wielu krajów świata. No tak, ale chcę powiedzieć, że wszystko to, co wiąże się z kontekstem politycznym, nie ma już akceptacji tak naprawdę osób, które pracują w KGHM. I proszę zwrócić uwagę na to, ile to wywołało różnych złych emocji i komentarzy negatywnych i tylko I wydaje mi się, że należy to po prostu z całą pewnością podważyć. Mogę odwrócić. Proszę, ale króciutko. Powiem krótko. Nie rozumiem, dlaczego tragedia, w której zginęło 96 osób, znamienitych osób, wzbudza takie emocje i ciągle jest podkreślane, że to była tragedia Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ja mówię o kontekście politycznym obchodów. Państwo ciągle dzielicie na tej tragedii. Proszę Państwa, to była tragedia narodowa. Tam zginęło 96 osób i to różnych opcji. I proszę nie mówić, że to jest polityczne. Polityczne jest wszystko u nas. Polityczne jest to, że są wybory w Polsce. Polityczne jest to, że ktokolwiek wygra te wybory, sprawuje władzę w kraju i proszę nie mówić o tym, że to jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale oczywiście, że tak. Pani poseł, ja ad vocem teraz w jednym zdaniu tylko odpowiem. Jeżeli popatrzymy ja jestem oburzona na to. Nie, jeżeli popatrzymy na to, co pan mówi. Jeżeli popatrzymy na kontekst uprawiania polityki na tej tragedii, to jeżeli pani co miesiąc widzi miesięcznicę, odgrodzone krakowskie przedmieście. Od kiedy to się dzieje? Tysiące policjantów, zaangażowane miliony w to przedsięwzięcie. Każdy ma prawo do obchodzenia tej tragedii i do przeżywania jej, bo zginęło ponad 100 znamienitych polskich obywateli i w różnych opcji, w tym także z Platformy Obywatelskiej. Ale chcę powiedzieć, że to, co nas różni, to sposób tak naprawdę braku akceptacji do robienia na tragedii smoleńskiej polityki. I chcę powiedzieć, że o krok od tego są tego typu koncerty sponsorowane przez spółki Skarbu Państwa, po prostu, bo one mają charakter polityczny i na to nie ma zgody. Grzegorz Zieliński, polityka czy twórczość artystyczna? Czy tak, walorów artystycznych tutaj jakby nie jestem w stanie ocenić, ponieważ nie miałem przyjemności. Natomiast możemy porozmawiać troszkę o ekonomii, bo jako, że jestem z tego regionu, naszym głównym żywicielem jest ta spółka na 4 litery, bardzo kontrowersyjna. Dlatego mocno uważałem na zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym, kiedy porównywaliśmy, tak, robiliśmy porównanie, czym się różnią spółki państwowe od spółek prywatnych. To jest notabene spółka prywatna, ponieważ jest to spółka akcyjna, której większościowym właścicielem jest Skarb Państwa. To jest ta różnica. I teraz tak, spółka prywatna używa oczywiście sponsoringu, marketingu, ale do czego? Do tego, żeby właściciel odniósł jakieś wymierne korzyści. Właścicielem są Polacy, czyli ja rozumiem, że jeżeli KGHM sponsoruje jakieś wydarzenie, no to za tym idą jakkolwiek wymierne korzyści, chociażby rozumiem, że delegacja chińska przypatruje się, nawiązujemy relacje i z tego tytułu mamy kontrakty, tak? Ponieważ lepiej sprzedaje się mieć, tak już zupełnie potocznie mówiąc. I o tyle o ile rozumiem, że jest ten CSR, to jest ta społeczna odpowiedzialność biznesu i KGHM mógłby sponsorować
wydarzenia chociażby sportowe, szkółki, gdzie wychowujemy naszych polskich sportowców, olimpijczyków, z czego cały naród jakby może się następnie chlubić, to tutaj mamy do czynienia raczej z wybraną grupą, która jest zainteresowana takim wydarzeniem, ponieważ tak jak to też niegdyś prezes Kaczyński mówił, KGHM musi płacić podatek miedziowy, nie możemy go znieść, ponieważ KGHM należy do wszystkich Polaków i każdy może z tego czerpać korzyści. Ja szczerze wątpię, czy wszyscy Polacy byli zainteresowani oratorium smoleńskim, czy tylko ta wybrana część którą też niektórzy złośliwie nazywają wyznawcami religii smoleńskiej, bo tak jest, proszę Państwa, ciężko się nie zgodzić z tymi negatywnymi komentarzami z internetu, że jest to uprawianie polityki. Przykro mi z tego powodu. Dariusz Stasiak. Chyba nie sposób nie wrócić, jeżeli już panowie tak intensywnie atakujecie tą inicjatywę, do takiego raportu, który chyba został sporządzony w 2016 roku i dotyczył wydatków KGHM-u na różnego rodzaju działania promocyjne, w istotnej mierze wspierające różnych polityków, i tam chyba była mowa, w ciągu kilku, czterech czy pięciu lat wydano 120 milionów złotych z budżetu KGHM. Niech to będzie przyczynek do tego, aby zapytać... W tym konkretnym przypadku niestety kwot nie znamy. Właśnie nie znamy kwoty i tak naprawdę... Rzeczniczka KGHM-u no nie chce ich upublicznić. No to myślę, że warto wyłączyć temat, dlaczego? Bo to jednak jest istotne, czy poszło tam 10 tysięcy, 50 tysięcy, czy 200 tysięcy. Czy też może więcej, bo zawsze to może być tytuł do tego, aby, że tak powiem, trochę te pieniądze puścić na inne, że tak powiem, rzeczy niż tylko impreza i cel, o którym mówimy. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, to ja jednak byłbym powściągliwy w formułowaniu tezy, że ktoś próbuje na tym robić politykę, tak? A w szczególności PiS. Ja przypomnę i wydaje mi się, że to jest generalnie rzecz biorąc taka zdroworozsądkowa oś, wokół której dyskusja o Smoleńsku powinna się toczyć, że do dnia dzisiejszego, a więc 8 lat od tej katastrofy, ci, którzy chcą właśnie tą sprawę politycznie rozgrywać, nie oddali Polsce wraku i on nie może być przebadany pod kątem różnego rodzaju test, które w różnych gremiach politycznych były formułowane. KGHM jest spółką, nie jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Pakiet kontrolny. Ma pakiet kontrolny, tylko tak. A już w tym sensie jest spółką bardziej prywatną niż państwową, więc można by było powiedzieć, że może sobie, że tak powiem, w sposób dowolny wydatkować środki. Mnie w tej sprawie bardziej zastanawia zupełnie coś innego. W 2016 roku została powołana Polska Fundacja Narodowa, ta, która moim zdaniem idealnie wpisywałaby się jako podmiot współfinansujący tego rodzaju inicjatywę. I o ile się nie mylę, to tym bardziej, że KGHM przelewa rocznie około 1,5 miliona złotych. No więc w tym rzecz, tak? Tam są chyba nieograniczone na dzień dzisiejszy pieniądze w dyspozycji zarządu tej fundacji. Tak, nieograniczone w tym sensie, że mówi się o 250 milionach złotych. Nieograniczone w tym sensie, że nie bardzo wiadomo nawet na co je wydać, a z kolei no, ponosimy dosyć spektakularne porażki, choć oczywiście niezależne od działań Fundacji Narodowej na arenie międzynarodowej, właśnie których nie jesteśmy w stanie zrównoważyć, tak, działaniami, które mogłyby w ramach tej fundacji być finansowane. Mnie nie uraża to, że jakaś spółka, ta czy inna, bo rzeczywiście wiele spółek również prywatnych uczestniczy w sponsorowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym kulturalnych. Ważna jest skala, ważny jest cel. Smoleńsk rzeczywiście nie powinien być osią sporu. I niezależnie od tego, kto tutaj akurat w tej dyskusji ma rację, czy pani poseł Szymańska, czy Piotr Borys, to w mojej ocenie no jest to właśnie to klasyczne polskie piekiełko, z którym mamy do czynienia od kilkunastu już lat, kiedy to Platforma Obywatelska i PiS, niezależnie od tematu, nigdy nie są w stanie dojść do porozumienia wokół tego czy innego, innej kwestii. Ja tylko rzeczywiście jeszcze chciałbym może postawić pytanie w pewnym sensie retoryczne, bo te miesięcznice rzeczywiście odbywają się, wiemy, że chyba mają się właśnie zakończyć, tak? Przed nami jeszcze dwie.
przed nami jeszcze... 7 kwietnia ostatni. No tak, tak, więc dokładnie. Więc temat się w gruncie rzeczy zamyka. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to tragedia narodowa w tym sensie, że zginęli tam przedstawiciele całego społeczeństwa, różnych jego kolorów politycznych. Natomiast rzeczywiście nie przypominam sobie, żeby kto inny z tych kolorów politycznych zabiegał, tak, o utrwalenie w pamięci publicznej tego zdarzenia na tyle skutecznie, jak czynił to PiS, chociażby właśnie poprzez współuczestnictwo, choćby raz do roku w tego rodzaju zdarzeniu, jak te miesięcznice, chociażby 10 ale chcę powiedzieć, kwietnia. Warto to robić, dlatego że rzeczywiście to jest zdarzenie o dosyć wyjątkowym wymiarze, charakterze, a nie wiemy tak naprawdę, jakiej przyczynie do dnia dzisiejszego. Tylko chcę powiedzieć, że oddzielając tą wielką traumę katastrofy smoleńskiej, tragedii rodzin i tragedii państwa, która wydarzyła się w Smoleńsku. Chcę powiedzieć, że każdy ma prawo do czczenia pamięci ofiar, również osób bliskich. My jesteśmy co roku na grobach trójki posłów, którzy zginęli z Platformy Obywatelskiej. Czcimy ich pamięć, ale nie sposób odnieść się do tego, bo przecież ta tragedia podzieliła Polaków. Tak jak pierwsze dni i miesiące wskazywały na to, że możemy wspólnie jakby zjednoczyć się w próbie i wyjaśnienia, i czczenia pamięci. Potem jednak przecież to, co nastąpiło, czego efektem są miesięcznice, ten podział, protesty, odgradzanie się wielkimi płotami, angażowanie milionów złotych w ochronę, aresztowania tych, którym odbywają się te miesięcznice. Przypomnę, że wokół tego przecież wzbudzane są emocje, ale przecież i proszę się nie dziwić, że akurat ta sprawa wywołuje tyle emocji, bo na hasło Smoleńsk od razu ona powoduje taką wrażliwość, o co chodzi, że wydawane są de facto publiczne pieniądze na koncert grupy, która zapewne jest blisko związana jakoś z PiS-em, bo te grupy przecież wokół religii smoleńskiej, tak to nazwę w cudzysłowie, one się przecież cały czas aktywizują, oczywiście mają do tego prawo, tylko pytanie, czy prawo za de facto publiczne pieniądze spółki, jaką jest KGHM. Ale przypomnę, dlaczego biorą się emocje? Przecież państwo zapowiadaliście, że po objęciu władzy wrak Tupolewa wróci do Polski. 2 lata nie zrobiliście nic w tej części dyplomatycznej, żeby wrak wrócił. Tak nas krytykowaliście. Druga rzecz, zespół parlamentarny Macierewicza. Pan Berczyński, prawdopodobny lobbysta amerykański, zniknął. 8 milionów złotych zostało wydane na różnego rodzaju ekspertyzy, badania. Nie ma żadnych wyników wiarygodnych. Dlatego proszę nie dziwić się, że tego typu elementy wywołują emocje, dlatego że wokół tego budowana jest jakaś narracja polityczna, która wywołuje w moim odczuciu niestety negatywne emocje. W związku z tym na każde hasło, że spółka państwowa przekazuje środki na koncert grupy, która w jakiś sposób czci jakby tą katastrofę smoleńską, być może związanie z PiS-em, przez spółkę KGHM, w sposób naturalny wywołuje emocje. Myślę, że naszym zadaniem jako polityków jest to, ale nie, proszę poczytać, ja ostatnie zdanie. Proszę poczytać jakby wpisy, jakie emocje wzbudza to wśród górników głównie, którzy przecież pracują ciężko w tej spółce i myślę, że naszą rolą, i to wracam do tego, o czym powiedział pan Dariusz Stasiak, jest to, aby po prostu osoby będące w Radzie Nadzorczej, związki zawodowe, to jest nasz apel, myślę, wspólny, poprosiły o wyjaśnienie, jaka kwota została przeznaczona dokładnie na ten cel, żeby opinia publiczna wiedziała, w jakim jakby zakresie KGHM wsparł tę inicjatywę. Ja myślę, że te wszystkie słowa o tym, z jaką stymą państwo podchodzicie, mówię o Platformie Obywatelskiej, o tej tragedii, byłyby zdecydowanie bardziej wiarygodne, gdyby do momentu, kiedy ten wrak nie zostanie zwrócony, tak, fizycznie zwrócony, to państwo przyjęlibyście taką oto retorykę, że w kwestii ewentualnych przyczyn, które dzisiaj są, jakby na to nie patrzeć formułowane, a więc również potencjalnego zamachu, będziecie państwo co najmniej wstrzemięźliwi w wyrażaniu antytez wobec tej konkretnej, tak, o zamachu, tak długo jak długo Rosja nie zwróci nam tego wraku, bo mówienie o tym, że wykorzystuje się to politycznie i tak dalej, w kontekście tego, że Rosja ze względów politycznych nie oddaje nam tego wraku, po prostu tworzy wrażenie, no jednak
mało prawdziwej, że tak powiem, retoryki w tym zakresie. To ustawiamy też za kropkę. Ja jeszcze powiem, to państwo oddaliście śledztwo w ręce Rosjan, a Rosjanom, jak znam historię i swoje życie, nie wolno wierzyć nawet tyle, co brudu za paznokciem. Przepraszam. Wracamy po przerwie, już troszkę po czasie.